Dzień dobry moje drogie wodniki, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na czerwiec. Słuchajcie, osoby zainteresowane filmem dodatkowym, gdzie zajmujemy się miłością, tam jest nowy rozkład, czeka nowy rozkład, zapraszam Was do opisu. Pod spodem znajdziecie link do tego filmu dodatkowego. Zaczynamy moje drogie wodniki, aktualna sytuacja, królowa monet. Ktoś bardzo wyważony, bardzo opiekuńczy, ceniący sobie bezpieczeństwo, dbający o najbliższych. To może być osoba w Waszym otoczeniu, byk, panna, koziorożec, która z jakiegoś powodu jest dla Was istotna. Relacja, z którą z jakiegoś powodu jest dla Was istotna. To jest osoba bardzo życzliwa, z szacunkiem odnosząca się do innych. Dla niej ważne są, a może to dla Was, słuchajcie, to są dojrzałe uczucia, ważne układy partnerskie, tak? Ogólnie ciepło, opiekuńczość w relacji, to się tutaj pokazuje. Więc, no jeśli to jest dla Was coś bardzo ważne, moi drodzy panowie, ważna dla Was kobieta, no tutaj ta karta jakby sugeruje, żeby zadbać o tą relację, zadbać, ochronić ją, tak? I też prośba, żeby okazywać swoje uczucia za pośrednictwem tak zwanych małych, przyziemnych gestów, to jeśli chodzi o miłość. Zobaczmy, co tam w przeszłości wpływa na tę sytuację. Królowa kielichów zmieniła się w królową monet. To może też jakby jest w Was transformacja, że z takiego bardzo, powiedziałabym, używającego serca, z takiej bardzo używającej serca, intuicyjnej, delikatnej postawy, bardzo zmysłowej, bardzo wrażliwej i bardzo emocjonalnej, przechodzicie w wymiar ziemski. Co mam na myśli? Mam na myśli jakby właśnie takie małe gesty, małe rzeczy, codzienne, praktyczne, które stanowią, mówią o nas coś więcej, tak? Które, dzięki którym my pokazujemy naszym ludziom z naszego otoczenia, ważnym dla nas, ile dla nas znaczą na przykład, okej? Dzięki temu jakby pokazujemy, że jesteśmy niezawodni, potrafimy być absolutnie zaradni, no to jest tego rodzaju energia. Idźmy dalej. To mogła być też jakaś ozdrowieńcza taka osoba w Waszym otoczeniu, która Was trochę tak zmotywowała, pomogła, to jakaś przyjaciółka ważna, na przykład ważna dla Was kobieta, może mama, może siostra, ale tu jest dużo miłości takiej w ogóle, wiecie, przyjacielskiej. Tak tutaj moje spostrzeżenie, jak patrzę na te karty, jest takie właśnie. Idźmy dalej. Przyszłość, jak można na nią wpływać? Pięć mieczy, no drogie wodniki, pięć mieczy to jest Wenus w wodniku. Więc w przyszłości powiedziałabym, jeśli chodzi o kwestię czerwca, bez zbędnych wstępów, jeśli potrzebujesz przyznać się do czegoś, do błędu, nazwijmy to, tak? I dokonać korekty, to będzie dobry moment. Jeśli ważne jest dla Ciebie wyjaśnienie jakichś spraw do końca, pomimo nieprzyjemnej atmosfery, to będzie ważny moment. To będą dla Ciebie takie chwile, w których uda się to uczynić. Wydaje mi się, że tutaj też jest taka trochę refleksja wewnętrzna, taka prośba, żeby się zastanowić, jak Twoje słowa i działania mogą zmienić jakby jakieś może uczucie potrzasku, z którego chciałbyś się wydostać, tak? Piątka zmiana, pamiętajmy. I teraz tak, uważać na to, jakby to jest też ostrzeżenie i ja odpowiem otwarcie o nim w tej piątce mieczy. Tutaj tak bardzo ciągniemy w naszą stronę i tak bardzo mamy potrzebę posiadania racji za wszelką cenę, że po pierwsze czasem możemy zrazić do siebie innych, jeśli dla kogoś jest to istotne, uprzedzić jakiegoś rodzaju otoczenie, na którym nam de facto zależy. Po drugie, tutaj prośba jest w ogóle też, żeby jednak ostrożnie traktować Wasze otoczenie, szczególnie ludzi, na których Was zależy, których kochacie, których lubicie. I jakby no, nie stawiać tej kropki nad i za wszelką cenę tylko po to, żeby wygrać. Bo pamiętajmy, że Pięć Mieczy mówi również, że czasami walczymy bardzo o coś i okazuje się, że to jest w ogóle nie to, o co nam chodziło. Wiecie? Więc dlatego warto nie palić mostów, zostawić sobie jakieś pole manewru, żeby ewentualnie wrócić do rozmowy dalej, po jakimś czasie przerwy, tak? Zrobić pauzę, ok, zastanowić się, wrócić do rozmowy i skorygować coś. Idziemy dalej, kochani. Cechy charakteru, które pomogą Wam zwiększyć, no będą wpływały na perspektywę w sposób korzystny. Królowa buław, ciach. Królowa buław, moje drogie panie, spokojna, piękna, absolutnie pewna tego, czego pragnie. Przede wszystkim nie marnujcie energii na, nie wiem, no, wiecie najlepiej na co.
na osoby, na które nie chcecie marnować energii w swoim życiu, na sytuacje zawodowe, okolicznościowe, inne, na które nie chcecie marnować, szkoda czasu. Trochę tak chciałabym Wam powiedzieć, szkoda czasu. Tą królową buław może być osoba, która będzie Was pobudzać do działania, która będzie Was motywować do działania, która będzie miała na Was taki fajny, powiedziałabym, przebojowa i będzie miała na Was taki fajny, pobudzający wpływ, więc jeszcze na to bym zwróciła uwagę. Najkorzystniej, cechy charakteru, przyczyny ewentualnych problemów, na co czy należy zwrócić uwagę. Słuchajcie, karta gwiazdy tu się pokazuje. Przyczyny ewentualnych problemów, na co należy zwrócić. Ja bym powiedziała na bujanie w obłokach. Nie wiem, to wiecie najlepiej. Ciemna strona Was samych. Zbytni optymizm. Taki, powiedziałabym, optymizm pomimo faktu, że wiesz dobrze wodniku, że raczej realizm się liczy. Dlatego może ta królowa monet się tutaj pokazuje. Ta gwiazda to jest tak piękna karta, bardzo ją lubię, słuchajcie. Znaczy, jak ona mi się tutaj pokazuje, przyczyny ewentualnych problemów, na co trzeba zwrócić uwagę, ja bym rzekła, żebyś nie odpływał za daleko, za wysoko. Żebyś nie budował na niesprawdzonym. Tak? Żebyś trzymał się ziemi jednak. Idźmy dalej. Najkorzystniejszy kierunek działań, 6 mieczy. To też Twoja energia. Bardzo silnie się pokazałeś w tym czytaniu, drogi wodniku. Bo mamy kartę gwiazdy, 5 mieczy to Twoja energia, 6 mieczy to również Twoja energia, bo to jest z kolei przecież Merkury w wodniku. To jakiś ważny moment, jakiś moment taki przełomowy, który Cię odsuwa od bólu, odsuwa się od konfliktu, chęć pojednania, połączenia z kimś, uspokajasz umysł tutaj, jeśli walczyłeś o coś, może jakieś pieniądze. To asertywnie, ale pamiętaj, żeby zostawić sobie tą furtkę. Ta 6 mieczy, jak dla mnie, to jest ta chwila, w której no, my już czujemy, że następuje progres. Tak? I teraz tak, dla części z Was, część z Was może traci nadzieję odnośnie jakiejś relacji. I tak jak zawsze patrzyliście do przodu z takim optymizmem, myśleliście, dobra, da się to jakoś dogadać, porozmawiamy o tym, porozmawiajmy o tym, dogadajmy się, to tutaj karty sugerują, żeby chyba nie myśleć o tej sytuacji, że ponownie uda się ją naprawić, że jeszcze raz uda się coś skleić, że po raz tysięczny będziemy łatać to. Wydaje mi się, że dlatego właśnie te karty wskazały, żeby nie, jakby ten zbytni optymizm, tą nadzieję odnośnie jakby przyszłości zostawić trochę z boku. Bardziej opierać jakby ocenę tej sytuacji na faktach. Na faktach. Stać twardo na ziemi. I ta 6 mieczy może oznaczać, że to, że zdacie sobie sprawę, że w tej konkretnej sytuacji nie za bardzo już możecie cośkolwiek łatać, dogadywać się, był czas na to. Po prostu trzeba od tego odejść, zostawić to na ten moment. Odsunąć się, odwrócić. I tu jest ulga. Wiecie, no jakby... Wydaje mi się, że to też wynika z takiego poczucia, że de facto tutaj to pozostawienie za sobą czegoś, odcięcie się od czegoś, postawienie na swoim, ale w sposób dyplomatyczny jednak ja uważam. Tutaj możesz uznać, że jesteś w znacznie lepszej sytuacji życiowej niż Ci się wydaje, że jesteś. I zniosłeś wiele trudów i ta sytuacja, którą za sobą zostawiasz, jest balastem de facto, była ciężarem, mogła być nawet destrukcyjna. Tak, jesteś silny po prostu, drogi wodniku, i już zobaczysz poprawę, zachowaj spokój i sprawdźmy teraz dalszą przyszłość. I 9 kielichów, dzień dobry. No to jest absolutnie, i na końcu mamy, nie na końcu, tylko na spodzie mamy króla monet, słuchajcie. A następna karta, 7 mieczy. Okej, okay, tutaj jakby, w tym skupmy się na 9 kielichach. 7 mieczy to również jest Twoja energia, chciałam powiedzieć, bo 7 mieczy, jak dobrze wiecie, to jest księżyc w wodniku, więc wyobraźnia ma tutaj znaczenie, takie trochę lawirowanie, ale dobra, 9 kielichów jako dalsza przyszłość, czyli coś jakby, co będzie Was towarzyszyło, Wam towarzyszyło w wejściu w lipiec, powiedziałabym zadowolenie mega. Tak, karta radości, karta zadowolenia. Też jeśli będziesz miał jakiś wybór, jakiś wód szczęścia, to wykorzystaj te okoliczności, idź za ciosem. Pamiętaj, że był świadomy, drogi wodniku, tego, o co prosisz, bo de facto to dostaniesz tutaj. To jest taka energia mniej więcej, więc uważaj na swoje deklaracje, uważaj na deklaracje drugiej strony.
I uważaj, powiedziałabym na to właśnie, tak jak mi się wydaje, że z tym królem monet, słuchajcie, pod spodem, kochani, żeby tutaj to, co się dzieje, było mocno oparte na tych ziemskich, realnych, być może nawet materialnych przesłankach, żeby było wydajne, tak, żeby to ułatwiało nam życie, a nie komplikowało. Dziękuję Wam bardzo, uważajcie na siebie, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.